poniedziałek 13 listopada w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie podpisano umowę na kompleksową przebudowę ulicy Wrocławskiej w Uciechowie. Wykonawcą prac jest firma Plus Invest. Jest to droga, która wcześniej była fragmentem drogi wojewódzkiej. Teraz jest to droga gminna. Zakres robót przewiduje kompleksową przebudowę jezdni na odcinku około 2 km 300 metrów. Dodatkowo 450 metrów nowego chodnika, wiaty przestankowe, infrastruktura przejść dla pieszych. Wykonawcą inwestycji jest firma Plus Invest z Żernik Wrocławskich. Na tą chwilę będziemy starać się podpisać umowę, ale też omówić wszystkie szczegóły, bo to jest też inwestycja, nie ukrywam, bardzo ważna dla mieszkańców Uciechowa. Długo oczekiwana, dofinansowanie około 2 800 000 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejna kwestia, całość inwestycji to będzie w granicach 4,5 miliona złotych, więc ze strony Urzędu Gminy, jak można tutaj zobaczyć, jest to dosyć duży jakby wkład własny, ale jak powiedzieliśmy, te inwestycje, które wcześniej jakby zostały zaplanowane, są pozyskane środki, one będą kontynuowane. Prace ruszą najprawdopodobniej z początkiem roku. Zakładamy czas ich realizacji, to jest rok 2024. W odpowiednim momencie ta droga będzie tak realizowana, że te uciążliwości będą jak najmniejsze, bo też proszę zwrócić uwagę, że ona jest łącznikiem z obecną tak zwaną obwodnicą Uciechowa, więc też tutaj ze strony wykonawcy będzie tak to zaplanowane, żeby te uciążenia, które mają wystąpić, były jak najmniej niedogodne dla mieszkańców. Zrobimy wszystko, żeby to w tym czasie było można już realizować, niemniej jednak procedury, które wymagają pewnych wdrożeń, będą nas ograniczać, ale zrobimy tak, by bez, powiedzmy sobie, dłuższych przerw zaistnieć i od razu przystąpić do realizacji. Też nie ma co ukrywać, w Uciechowie w ostatnich 2 latach również potężna inwestycja za ponad 5,5 miliona złotych została zrealizowana, czyli przebudowa ulicy Piastowskiej, więc można powiedzieć, że te najważniejsze drogi w Uciechowie, one już uzyskają ten pożądany efekt przez mieszkańców. Też nie ma co ukrywać, będzie przebudowa przepustów tutaj przy wjeździe od strony Dzierżoniowa, więc to jakby też jest kompleksowa modernizacja, która będzie oddziaływać na inne drogi gminne, które się znajdują w Uciechowie. Przyglądaliśmy się tutaj temu całemu zadaniu i myślę, że bez problemu podołamy. Szykujemy się do tego, żeby w ramach tej realizacji sprawnie, bez większych utrudnień dla mieszkańców, móc to przeprowadzić, no i sukcesem zakończyć, mam nadzieję, przed terminem. Na tą chwilę to na pewno biuro projektowe będzie działać, a następnie na drodze, no to w miarę możliwości tego, jak pozwoli pogoda, będziemy tutaj pracować dynamicznie, czyli nie mogę dzisiaj powiedzieć ile, no na tyle, ile trzeba będzie, żeby zrealizować. Mamy za sobą już szereg takich inwestycji na terenie gminy Siechnica głównie, w naszym rejonie. To jest już kilkanaście dróg, które żeśmy wykonali. W obecnym czasie też realizujemy i kończymy je do końca roku. Mamy wiele wykonań, które właśnie już dobiegają końcowi i czekają nas odbiory i dlatego też jesteśmy gotowi przystąpić do prac przy tej drodze. Zawsze jesteśmy wdzięczni za każdy tak zwany społecznych inspektorów. To są też osoby, które jakby na bieżąco z tą inwestycją są, bardzo oczekują. Też ta inwestycja w niektórych momentach niepozytywnie wpływa na odpowiednią funkcjonalność niektórych miejsc, skrzyżowań i tak dalej, więc tutaj na pewno na ten głos jesteśmy otwarci i myślę, że ze strony wykonawców tutaj będzie i urzędu, i też mieszkańców, przedstawicieli sołectwa w postaci pani sołtys, czy też radnych. Te wszystkie uwagi mam nadzieję, że będą uwzględniane, bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby ta inwestycja w pełni zadowoliła wszystkich jej beneficjentów. Przypominamy, że prace remontowe ruszą już na początku przyszłego roku i mają zostać zakończone również w 2024 roku.